Eldara tomorrow. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Szab32, to jest pierwszy odcinek z nowej serii, czyli Sprintel Cell Pandora Tomorrow. To jest kontynuacja serii Sprintel Cell. I mamy menu główne jakiegoś takiego telefonu, Sony Ericsson czy coś. Ale tak, opcje chyba już ustawiłem wszystko co się dało na maksa. Chociaż tutaj jakoś się dziwnie przestawiam. No właśnie. Dobra. W takim razie rozpoczynamy nową grę. Nie, no. Dobra. Poziom trudności niech będzie zwykły. I zaczynamy grę. Kontynuujemy Sprintel Cella. Druga część. Naciskaj klawisze ruchu wsad, a gdy zapadka się poruszy, ponownie naciśnij odpowiadający klawisz. Po chwili zapadka zostanie odblokowana. Powtarzaj te działania, aż uda ci się otworzyć zamek. No tak. Czyli to samo co by było w poprzedniej części. Wasn't your day. Well, I wasn't very good in simulation. The NSA just called me. We have a problem in East Timor. What kind of problem? A big one. Douglas doing here? That's exactly what you have to find out, sir. No proszę. W takim razie zaczynamy. Ambasada USA w Dili. No i tutaj wszystkie te dane oczywiście. Godzina 2:01 to jest chyba, bo chyba taki w grobach się nie pojawił albo coś. Przedostań się do ambasady. Organizacja Darak Dan Doa, mająca korzenie w Indonezji, grupa terrorystyczna zaatakowała ambasadę USA w Dili w akcie zemsty za instalację baz wojskowych USA w Timorze Wschodnim. Fisher. Welcome back to the front. No okej, chyba
pierwsze, co się rzuca w oczy, to nowy strój. Przynajmniej dla mnie to jest pierwsze, co się rzuca w oczy. Co are you doing, Fisher? Heading out to sea. I graficznie też chyba trochę lepiej jest. Rozdzielczość dalej taka jakaś dziwna, czego nie mogę zmienić. W ogóle cutscenki są chyba... Pierwsza cutscenka przynajmniej jest w innej rozdzielczości, przez co będzie trochę... What the hell are you doing? Trying to convince you it's time to let me retire. That's not funny. Dobra. No, oczywiście tutaj samouczek. I tak. Włosy tak trochę bardziej się odróżniają. Ale mnie wkurza to. Let's work on stealth. Your gun should always be your last resort. Invisibility is your best weapon. We've got a network of photocells on your suit connected to a visibility meter on your opsat. If the meter's at 3, you're lit up like Times Square. Okej. Co to jest? Nie znam przycisk. Dobra. I tak. Włosy nam tutaj tak trochę odstają, chociaż to tak trochę dziwnie wygląda z bliska. No ale cutscenki są zrobione zupełnie... dużo lepiej cutscenki wyglądają. Na pewno, w porównaniu do poprzedniej części. I wkurza mnie tutaj to, że jak włączamy to wizor, no to się tak jakby zmniejsza chyba rozdzielczość. Znaczy się rozdzielczość się nie zmniejsza, ale chyba wygładzanie krawędzi wszelkie i wszystko jest wyłączane. Co jest trochę niefajnie, bo wygląda to brzydko. No ale dobra. Idziemy tutaj. W ciemność się zagłębiamy. Nasz wiem, obsad pojawia się. Dobra. Tak, obsad nasz. U, mapa. Jesteśmy chyba tutaj. A tutaj dotyczy dane agencji. Oczywiście możecie sobie przeczytać, jak chcecie. Dobra, to są notatki, to są dane, a tu jest ekwipunek. Pistolet oczywiście. I jeden wytrych. A, to jest ten wytrych specjalny, co był w poprzedniej części jako specjalny. Dobra, trochę tu ciemno, także włączymy tą noktowizję, która jest trochę denerwująca, bo takie wszystko takie stare. Użyj myszy albo klawisze strzałek, by wybrać przedmiot. Użyj myszy lub klawisze strzałek. W sensie menu podręczne? Chyba tak. Mamy nasz pistolet. Okej, drabina. Aby użyć liny. A, tu jest lina. No dobrze. No, mechanika jest taka bardzo podobna do tego, co było w poprzedniej części. Ale strój jest fajny, bardzo, taki inny. Dobra, trochę kiepsko widać. No ale przynajmniej nie jest tak ten obraz roztętegowany, wypikselowany. Nie pamiętam, czy było to w poprzedniej części, czy nie.
Ale dobra. Coś to za miejsce. Ciekawe. Okej. Zobaczmy, albo otworzyć drzwi i naciśnij przycisk interakcji. O, teraz możemy w świetle sobie spojrzeć na nasz strój. Szybki zapis i idziemy. Kabel optyczny jest. Tylko tym razem można z niego korzystać tak, żeby nie tylko pod ten noktowizorem. Dobra, wytrychy. Nie musimy już wybierać wytrychu, tylko od razu możemy go wziąć. Otwórz drzwi. Ciemno. Niestety, no większość gry będziemy oczywiście z noktowizorem chodzić, no bo no tak się gra w Splinter Cella jednak. Ale trochę wkurza, że takie krawędzie są niewygładzone. Takie brzydkie. Podchodzimy. Jak podchodzimy do jakiegoś miejsca, to automatycznie wchodzi. No dobra. Ciekawe jest to, że dalej nie ma tej rozdzielczości takiej normalnej 1080p, tylko jakieś tam dziwne. Przez to są te pasy po bokach. Before you infiltrate the embassy, let me reintroduce DP Brunton, our interagency consultant. He's got an update for the mission. I'll keep it brief. I'm sure you know I'm excited to be part of the team. The Joint Chiefs want this mission kept non-lethal and alarms at flat zero. We can't endanger the hostages. Understood. And with some due respect, leave anything Lambert can say to Lambert. I don't want the voices in my head to become a crowd. Get inside the embassy. This situation is delicate and largely unknown, so walk softly. No dobra. Jeszcze muszę wyczuć te przyciski, jak będą działać. W sensie chodzi mi o to, o szybkość poruszania się. Mamy jakieś nowe informacje. No to tak. Okej. Oczywiście możecie sobie przespopować, przeczytać wszystko na spokojnie. O, ale tu informacji. No dobrze. W takim razie idziemy i zobaczymy, co tu masz ciekawego czeka. Części. Ale tego nie było. To poszło kiepsko.
Dobra. To nie była zbyt dobra akcja. Trochę inaczej go teraz przeciwników, trochę inaczej ogłusza. No okej, idziemy. Trzeba uważać. Nie? Ale powiem wam, że dosyć ładnie to wszystko wygląda. Chociaż tylko ta rozdzielczość trochę niezbyt dobrze. Ups. Uwaga na kolejne miny. Ciekawego nie ma. No i w ciasnym przejściu możesz wykonać szpagat. Tak, to chyba on trochę inaczej teraz wygląda. No proszę. Fajny patent. Chyba dużo lepiej wygląda teraz. Twarz sama. Bo w poprzedniej części była strasznie kwadratowa. Grimm's found you a back door. Avoid the main gate at all cost. Blueprints show an ornamental stream running beneath the entrance. Looks like a viable way in. A little wet's better than a little dead. That stream's your way in, even if it means moving slowly to minimize your noise level. Fisher, be careful. This village is a walk in the park compared to what needs to be done inside the embassy. Co oni... Aha, to jest to miejsce, gdzie ta ciężarówka wtedy wjechała na intrze. No dobrze. To idziemy po cichu. Także przez wodę. Bardzo po cichu. Nic tu nie widać. Ale chyba są takie prawdziwe odbicia w wodzie. Więc wow, ładnie. No, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo na Windowsie XP trochę kiepsko to wszystko, znaczy się tak trochę inaczej jest, się ustawia wszelki głos i wszystko, przez co miałem problemy z ustawieniem. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko dobrze i będzie mnie dobrze słychać, bo trawa się odgina jak chodzimy, fajnie. No ale mam nadzieję, że nie będzie wszystko dobrze słychać, ale... No, gdzie ty idziesz? No dobra. Przekradniemy się.
i właśnie. I na Windows XP tak trochę inaczej to wszystko wygląda i działa, przez co miałem problemy, ale chyba sobie poradziłem i teraz będzie już dobrze, bo na ten, na nowszym systemie. The situation is getting worse in the embassy. They seem to be killing hostages now. Oops. Na nowszym systemie ta gra nie działa. I've got a man in my way, Lambert. How flexible is my zero fatality mandate? As a rock. In fact, we want you to make a new friend. From your onboards, that man looks like one of Sedano's lieutenants. Interrogate him. Find out what he knows about Sedano's defense parameters. The chatter we're sifting sounds bad, but lacks specifics. Details on your OPSAT. No okej, okay, więc możemy go przesyłać. Ale się odsuniemy i... No i dlatego musiałem zainstalować Windowsa XP, żeby tutaj tą grę zagrać. Na szczęście miałem Windowsa XP jeszcze takiego starego, mojego. Więc dobra, rozmawiamy. I need information. I don't speak English. I'd be willing to bet your neck that you do. I know a little English. Good to hear. I'm going inside to meet your friends. Anything I need to worry about? They have guns. I'm shocked and amazed. What else? My men planted the mines on our way out. We had to escort to defend the village. Escort who? Nothing. Escort who? Ah! Nobody. I made a mistake. Escort who? Ah! I don't know his name. Somebody important to Sedano. He's got an American accent and one of his legs is fake. A bald man with dead eyes. A fake leg? Yes. Go ahead and kill me. That's all I know. Go ahead and kill me. That's all I know. I swear I don't know who he is. No, no. Valum, you there? You have some light? Valum, you hear me? Kolega wyszedł. Gdzie tam chłopie? Pójdziesz ze mną. Szukałeś swojego kolegi, nieprawda? No to teraz sobie z nim poleżysz tutaj. Dużo wygodniej się teraz te ciała układają. Bo ostatnio to tak czasami się zdarzało, że jak się położyły, to tak kiepsko się kładły i w ogóle nie fajnie. Zobaczmy, co tutaj jest. Telewizja. Chyba nie działa. Mapa. Jesteśmy tutaj gdzieś. Ile? Tu jesteśmy. Tak mi się wydaje. Nie ma tu nic ciekawego. Liczyłem na jakąś amunicję albo co innego. Okej. Idziemy na górę. Okej. Szef prywatnej korporacji wojskowej Douglas Shetland jest... Ej, gdzie The flash tu? Notes confirmed there was a hostage situation. Indonesian militants. Yeah, but the hostages are somebody else's game. You're here for information. And especially the information held by Douglas. Shetland's your objective.
We need to know how much data was lost. No ale dlaczego? I tutaj nie zdążyłem przeczytać, nawet mi Entera nie dali nacisnąć za nim. No, ludzie, ludzie. Więc będziecie musieli sobie sami przeczytać. Okej, to jest ten Douglas. No okej. W takim razie. Idziemy dalej. Kurde, ale te krawędzie są po prostu straszne. Nie wiem dlaczego oni to zrobili, ale... Nie wiem, może... To jest technologiczny coś tam. Ograniczenia technologiczne. Żeby to wszystko tak ładnie wyglądało, to zrobili, że po włączeniu autowizji zmniejsza się. Wyłącza się wygładzanie krawędzi albo coś. Czy może to miało dodać jakiegoś realizmu? Czy coś w tym stylu? Okej. Freeze, Fisher. Not a muscle. Sedono is right on top of you. If he sees you, this mission is over. But why me? I didn't see anything. But did you hear something? No. Just Pandora tomorrow. And then a lot of gibberish. Huh. I couldn't understand any of it. Give me your bonds. I... Thank you. Thank you. Is Shetland safely separated from the others? Absolutely. Kim doesn't open the door unless I radio him. We should break his fingers if we want him to talk. Yes, maybe. But do it quietly. And slowly. Sobie poszedł. No dobra, zobaczymy co tutaj damy radę zrobić. Już nic nie widział. Okej. Talk, damn you. Where is it? I only have to keep you alive. I don't have to keep you comfortable. Don't tempt me. No.
Dobra. Talk, damn you. Where is it? Dzień dobry. Douglas, it's been a while. Fisher? My God, man, you're getting old. You still in one piece? Where are the rest of the SEALs? I'm working alone. Haven't been Navy for a decade. Then who you with? I'm here on damage control. Just came to smash your computer. Thank God. Oh, should I say the CIA? Keep guessing. I tried to destroy it, but who knows how much data they were able to pull down. I've consulted on security for targets all over the world. Who do you work for? Delta? No. Staying anonymous. Uh-huh. Maybe you've got a use for this storage device I pulled off the gorilla I killed. Thanks. How'd you hide it from your guard? Just wash your hands when you're done with it. It was PGP encrypted, easy stuff. For all the good it did us, the body text is gibberish. Brunton thinks it's a regional Indonesian dialect. We're looking for a translator. But we got the sender's alias, Mortified Penguin, and four words in the body text, Redbeard, Saulnier, and Springfield. My CIA people came through for us. The dialect is Timorese Mambe. There's an agency bureaucrat working in the embassy, an Indonesian linguist, a woman named Carlson. First name Ingrid. She's being held in a tower off the garden behind the embassy grounds. Grimm's working on a way to contact her without alerting her guard. Carlson's your next objective. Details on your opset. No dobrze. Okej, chyba mają jakoś tutaj, ta gra, umowę z Sony Ericsson. Bo wszystkie jakieś tutaj urządzenia to chyba, znaczy się telefony i nasz sprzęt od Sony Ericsson. Kabel optyczny. Chyba nie było zbyt mądre. Otwórz drzwi, podnieś ciało. Miejmy nadzieję, że tu nie przyjdą. Coś jeszcze tutaj powie nasz przyjaciel? Chyba nie. To gdzie mamy iść? Znaleźć tą babę, nie? O! Apteczka tam jest. Mogę z niej skorzystać? Czemu?
znaczy się nie mogę jej wziąć ze sobą. Może można ją wziąć tylko jak ten. Mamy zabrane życie. Co to tak puka? Idziemy tutaj. Model statku jakiegoś. W ciemności kiepsko widać, a po włączeniu tego czegoś to... Oj. Rozdzielczość jest kiepska. Oczywiście rozdzielczość się nie zmienia, ale wygładzanie krawędzi chyba się wyłącza, albo bo się włącza jakieś przeciwieństwo wygładzania krawędzi. Gdzie my jesteśmy? Gdzie mamy iść? Ups. Dlatego często zapisuję. Tu jest w miarę ciemno. A gdzie ten gościu? On jest tu chyba sam, co? Jest ich więcej. Dobra. Dalej nie możemy zabijać, nie? Tylko jak mamy się tam przedostać? To jest pytanie. Thank you.
już jeden mniej. Dobra, otwórz drzwi. Weź ciało. I je, otwórz. Dobra, ale dalej myślę, że pójdziemy już w następnym odcinku. Więc dziękuję wam za oglądanie, jestem Szar32, zapraszam do następnego odcinka, w którym pójdziemy dalej, tam jeszcze tych dwóch gości spróbujemy jakoś ogłuszyć i znaleźć tą babę jakąś. Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.